Cześć! Tym razem nie dodajemy do Was z miasta, tylko spod miasta, z francuskiej prowincji. Szukaliśmy pól z lawendą, ale niestety prawda już jest taka, że lawendy już nie ma. Przynajmniej my jej nie potrafimy znaleźć. Zresztą patrząc na datę, już koniec sierpnia, to zdecydowanie lawenda już nie kwitnie. Ale za to znaleźliśmy gaja oliwne. Na tym drzewku nie widać, ale tutaj są zielone, malutkie oliwki. Urocze! A jak się przyjrzycie, to właśnie wśród tych listków widać oliwki. A wcześniej były całe krzaki winogron, no po prostu się uginały od kiści winogron. Michała właśnie gryzie coś. Pająk, robaczek. W tle też słychać cykady. Tutaj też bardzo głośno cykają. W ogóle jest strasznie fajnie. I w ogóle to chyba mi bliższe są takie klimaty za miastem niż w samym mieście. Oczywiście w mieście też jest fajnie, szczególnie jak jest co oglądać. Ale pod miastem jest wyjątkowo przyjemnie. No i teraz zabierzemy Was na taki malutki spacer. Trochę samochodem. Po okolicznych terenach. Są tutaj super domy, super posiadłości, a mi przede wszystkim podobają się gaje oliwne, winogrona, tylko żałuję, że lawendy nie widzę. No cóż, gorąco Was pozdrawiam, łapki do góry, czekam na Wasze komentarze i co, ściskam mocno i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!